cổ trong chuyện tình lan về đẹp. Jej! Ale co by nogą nie grać? Kurna, jak to So this should be 500 for her. 500 for her. For her. I mean, this is... Zobaczcie, że jest to jakby pełne drewno i postukać w taki, który jest, czy też nawet po prostu można go wnieść lekko, tą miękką strukturą. Patrz jak ręka. Czyli miękka skorupa wykorzystywana na maty, na liny, później rozcinanie twardej samej skorupy i wydobywanie miąższu, który będzie służył do produkcji cukierków, galaretek z kokosa. To jest chyba taka najcięższa jakby praca, jest specjalnie przygotowany do tego zaostrzony, wyprofilowany kozik, którym bardzo ładnie wycinamy ten miąższ. Można sobie już sam miąższ, też można sobie wziąć, ułamać, spróbować. Po prostu kokos, prawdziwy kokos do świeżego do spróbowania. Woda z kokosa oczywiście też wykorzysta do prasy. Wyciskamy je, uzyskujemy mleczko właśnie ze zbiórków z miąższu i później podgotowujemy tutaj na lekkim ogniu. Widać, że zagęszcza nam się coraz bardziej produkt. A tu dosypuję cukier? Bez jeśli chodzi o sukienki, to tutaj w cenie 30 tysięcy za jedno opakowanie, tak jak wcześniej przy 5, głównie 5, dostajemy jedno grosze.
Te małe rączki. Ale jakie to ciężkie. No ciężkie. Ale... Daj nam działko. A nie klepcie mnie. Tak, użgam go, no patrz, jak mi się miodra. Czy ktoś jeszcze nie mówi? Mega. Bo nie możemy wychodzić okay. Na to. Wąż jak zobaczy wodę, to szybko zdaje to nie ruszy. No. Już. Jest. Dobra. Zaraz mu się odbije. Ale nic nie dać. Jeszcze ktoś, proszę Państwa? Dobra, tak, ja jeszcze też bym chciał. Malina, no poczekaj. Poczekaj. No. Kolejce, no. A ty też tu... No, też bym chciał. Poguś. Ja tylko szybko zdjęcia i nie tam. To jest wszystko robione na aparatem Jacka, więc będziecie musieli się już tego. Świetnie, uśmiechniemy się do Jacka.